Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym niezależnym odcinku FIFA 12. Czemu niezależnym? Ponieważ dzisiaj bardziej chciałbym się skupić na gadaniu niż graniu, można to nazwać pewnym sposobem połączenia audiologa z po prostu przyjemną rozgrywką FIFA 12. Ponieważ mam parę rzeczy, które chciałbym wam przekazać, może parę pytań, w które mam nadzieję mi odpowiecie i... No i chęć za, po prostu zagrania, więc może coś z tego będzie. Dzisiejszy odcinek, tak na marginesie zagramy dla odmiany Manchester United, będzie głównie o moich planach dotyczących mojego kanału. Co warto jakby zostawić, co kontynuować, czy jakieś plany w stylu coś dodam, coś odejmę. No po prostu omówię niektóre kwestie, moje spostrzeżenia zarazem. Które wyniknęły już po takim, no już w sumie nie wiem, trochę już minęło odkąd, 4-3 miesiące odkąd nagrywam, tak, że coś się tam dzieje, no jakoś tak. No tak czy siak chcę się z wami podzielić paroma moimi opiniami i a przy okazji poglądamy sobie jakiś meczyk, zobaczmy, kogo wyszukamy. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć przeciwnika od razu, no i super. Mam nadzieję na ciekawy mecz, ale ma jeszcze ciekawsze gadanie. No żeby lagów nie było, bo to też będzie się nieprzyjemnie gadało. Jak coś mnie będzie denerwowało na okrągło, prawda? Valencia, nasz tutaj zawodnik. No dobra, no to może zacznijmy od tego, czym mój kanał był. Mój kanał był zdecydowanie na początku nastawiony tylko i wyłącznie na FIFA. Próbowałem tam wprowadzić jakieś elementy, może nie tyle RPG-owe, co jakieś gry, które byłyby bardziej zróżnicowane. No, jak wyszło, to raczej można było zauważyć. Nie za bardzo było zainteresowanie tym wszystkim. Więc serię Risen, która tak naprawdę była na moim kanale przez 4 odcinki, musiałem usunąć, no bo po co nagrywać, jeżeli widzi to może z 10 widzów, a na dodatek są część z nich może być po prostu przypadkowa. Postanowiłem skupić się tylko i wyłącznie na FIFA, więc i chyba to na dobre temu wszystkiemu wyszło. Obecnie kanał skończył, na kanale skończyłem pierwszy sezon FIFA, także coś już tam się znalazło na nim, prawda? Pierwszy sezon FIFA, liczne pojedynki online z różnymi widzami i też gdzie sam sobie komentuję, to fajnie się przewrócił, nie wiem jak nie trafiłem. I jakoś to się pokulało, ponieważ wydaje mi się, że jakaś ta część widzów, teraz mam akurat 200 stuknęło, także przy okazji dziękuję wam wszystkim bardzo za to, że jesteście i że nadal wspieracie mnie i oglądacie i dajecie cenne uwagi, bo nieraz też tak się zdarza, że no dużo nie wiem, nie czarujmy się, że alfą i omegą nie jestem. Hernandez. Także się cieszę bardzo, że jestem z wami tutaj. No i co będzie? No i to jest właśnie pytanie, na którym trzeba będzie się chyba długo zastanowić. Ponieważ jest tego dużo, a moje wątpliwości i niewątpliwości całkiem też ich sporo jest. Także, no dobra, zaczynam od FIFA, czyli gry, która jednak w moim kanale zdecydowanie wiedzie prym i jest taka szlagierowa, najlepsza i w ogóle. FIFA zdecydowanie znalazła swoich odbiorców i zdecydowanie jest takim czymś, co mnie napędza, ponieważ i to lubię, i wam się podoba, i wszystko jest zarąbiście, piszecie pozytywne komentarze, co nawet nie wiecie, jak jest motywujące. Także super, FIFA 12. Jak może wiecie, bądź nie, za niedługo się skończy i na pewno wprowadzę FIFA 13, no ale o tym też w swoim czasie wszystkiego się dowiecie, bo w planach, jak możecie się spodziewać, to wszystko jest. No, także FIFA 13, FIFA to jest seria jak najbardziej niezmienna i pewna swoim bycie, no chyba, że nagle wszyscy się odwrócicie ode mnie i powiecie, sorry Jacob, no... Nie dla ciebie tu miejsce. Wtedy uznam, że będę po prostu sobie oglądał odcinki innych zagrajmerów z FIFA i tyle mnie świat w YouTube'a widział. No ale mam nadzieję, że aż tak szybko do tego nie dojdzie i jednak trochę jeszcze razem sobie tutaj pobędziemy. Tak czy inaczej, FIFA zostaje i co dalej? Darksiders 2. Jak wiecie, bądź z tego co wynika z moich ostatnich obserwacji, nie wiecie,
Na moim kanale znajduje się jeszcze inna gra, zdecydowanie różna od FIFA, a jest nią Darksiders, slasher, RPG powoli. I do niego mam strasznie mieszane uczucia z prostego powodu. Jest przy, jak średnio jest oglądany co 50, znaczy co ma 50 wyświetleń i to już jest dobrze. Bo z tego co widzę po trzecim odcinku, naprawdę zainteresowanie jest nim bardzo nikłe. I to jest właśnie moje zastanowienie się, czemu, czy po prostu, czy jestem za słaby, co niestety nie dowiedziałem się od nikogo, ponieważ no niewiele osób pisze komentarze, powiedzmy nawet sobie, że ten jeden komentarz był bodajże tylko do tego. Nie wiem, naprawdę nie wiem i no najwidoczniej tak jest, albo po prostu zebrałem sobie grono widzów, co też jest bardzo prawdopodobne, wyłącznie z FIFA. No i po prostu was to nie interesuje, co jest jak najbardziej zrozumiałe, bo u mnie nastawiliście się na coś zupełnie innego, nie jesteście przyzwyczajeni do mojego komentarza na bieżąco. I w sumie się wam trochę nie dziwię. Ale właśnie fajnie w komentarzach byłoby, jakbyście mi dali znać, co sądzicie o tej serii. Jeżeli nie widzieliście jej jeszcze, to proszę po prostu wejdźcie i ocencie ją pod względem nie, że to ja gram jako, że Jacob Play, tylko czy podoba wam się... jak ją prowadzę. Jeżeli nie, to proszę załapkujcie w dół, czy skomentujcie negatywnie, albo delikatnie mi to po prostu powiedzcie, że nie podoba wam się i ja na pewno to uwzględnię i jeżeli to powiecie mi normalnie, że po prostu, że wam się nie podoba, to po prostu przerwę serię i z czystym sumieniem po prostu zacznę sobie przechodzić ją sam na sam, tak zwane solo sobie zrobię i będziemy mogli sobie spokojnie zająć się FIFA. Moim zdaniem nie traci FIFA aż tak na jakości, gdy nie mogę go tak atakować, bo mi się rozłączy i mi zepsuje całego audiologa. Nie chcę za bardzo w FIFA... poczekajcie, bo teraz się zagubiłem. Wydaje mi się, że przez tego Darksidersa nie bardzo FIFA traci na jakości. I tak teraz jest ten lekki okres przestoju, oczywiście... A to też wam potem powiem. Dobra, no to zakończmy na tym, że proszę was o opinię. Naprawdę byłoby to bardzo dla mnie cenne, jakbyście poświęcili tą minutę i w paru krótkich słowach stwierdzili, czym jest Darksiders dla was ta seria i czy po prostu nagrywać takie rzeczy. Kolejną sprawą, jaką chciałbym poruszyć, to jest w sumie kolejna seria z gry, kolejne moje może podejście, to się dopiero okaże. Na temat gry Borderlands 2. Tym razem byłoby trochę inaczej, ponieważ seria byłaby ta w koopie z jednym z moich znajomych. I teraz właśnie kolejne pytanie do was. Czy bylibyście zainteresowani Borderlands 2, jak wyjdzie oczywiście, bo jeszcze jest dopiero przed premierą. Jak oczywiście, bo ja też lubię FPS-y, może nie wszystkie. Przeszedłem na przykład Crysisa 1, dwójka mi już zdecydowanie nie odpowiadała. Na trójkę raczej wątpię, że się skuszę. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Na dwójkę nie wiadomo, czy się skuszę. Na trójkę? No inne, nie gram w Battlefielda, szczerze mówiąc, ponieważ nigdy tak szczerze gry mi wojenne, albo przynajmniej gdzie jest taka nowoczesna gra, nie podchodziły. Natomiast grałem w Borderlands 1 i naprawdę bardzo mi się ta gra podobała. Była zrobiona z takim czymś innym, czymś świeżym, co niekoniecznie wymagało, wiecie, na okrągło skupienia, granaty i było zrobione z jajem w pewnym sensie, dlatego strasznie mi się ta gra podobała, co dobrze na pewno świadczy o drugiej części, która ma być podobno jeszcze lepsza, więc warto by to uwzględnić. No ale czy chcecie, czy... bo kupić grę to też nie jest właśnie tanio, więc nie chcę robić kolejnego zakupu, który poszedłby w błoto i okazało się, że nic po prostu tego nie jest. Więc jeżeli chcecie... Co chcecie? Chcecie Borderlands 2, to serdecznie zapraszam. A super gol! Brawo. Pepe w 45. Się tam kładą. Pepe się przewraca. I do bramki wjechał praktycznie stojąc. No i to tyle, jeżeli chodzi o Borderlands 2. Piszcie w komentarzach, czy wam się po prostu ten pomysł podoba. I kolejna sprawa, jaką chciałbym poruszyć, to jest Assassin's Creed 3.
się tak zastanawiam teraz, czy ja wyłączyłem, aby na pewno, czy ja aby na pewno wyłączyłem mikrofon w grze, ponieważ gości po drugiej stronie może mnie słyszeć i to będzie dość komiczne, jeżeli ja przez cały mecz gadam, a on nie jest na przykład z mojego kraju. Ale jeżeli jest, to pozdrawiam. Dobra, no bo tak zacząłem się nawijać. A teraz odnośnie jeszcze kolejnej gry, którą mógłbym mieć w planach, jeżeli by wam się to spodobało, to Assassin's Creed 3. Gra Ubisoftu naprawdę rozwala system, dlatego zagranie w nią byłoby czystą przyjemnością. Zastanówcie się też, czy chcielibyście, albo poczekajcie z decyzją na dopiero późniejsze etapy, ponieważ nie wiadomo, może jednak zdecydujecie się, żeby zobaczyć na Darksiders coś tam, no nie wiem. Po prostu wspominam o tym, że Assassin's Creed jest też pewniakiem, jeżeli byście chcieli. Bo inne gry naprawdę nie obiecuję, ponieważ jeżeli coś mnie nie interesuje, to po prostu nawet nie rozważam tego. No chyba, że coś podsuniecie, to mogę zobaczyć, czy coś jest w ogóle warte mojej uwagi. No i to by było tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o FIFA Managera, to oczywiście będę prowadził. Jak to będzie wszystko zrobione, to jeszcze się, tak jak mówiłem, dowiecie jakoś w połowie września. Mam coś specjalnego przygotowanego na ten moment, na tę chwilę. No i wtedy właśnie wam wszystko opowiem. Już zdecydowanie mogę stwierdzić, że będą nowe. Ale tam był faul na mnie, Dla mnie czy? No mam nadzieję, że nie dla mnie. No Marcelo. Nie. No dobra, no śmieszna sytuacja, Marcelo dostał żółtą kartkę, ale jednak myślałem, że przynajmniej faul dla mnie będzie. No widocznie nie, więc trudno. Łatwy trik akurat. O, ładnie wjechał na niemu. I... Runej przestrzelił, aż zatkało mnie na chwilę, żeby tylko dokończyć tą akcję. Aha, no i w nowej karierze możecie spodziewać się zupełnie nowej jakości, ponieważ seria pierwsza nauczyła mnie ogromnie dużo rzeczy. I Rubik 1991 Monk, to będzie Polak. To będzie Polak, o ile gra na słuchawkach. Trzeba teraz przerwać podanie, żeby tutaj nie stracić głupio. Co ja chciałem powiedzieć? Tam podanie do Walencji. Ładnie. Nie tam, moi drodzy. Co tu się dzieje? Co ja chciałem powiedzieć? Już zgubiłem wątek teraz przez tę akcję tutaj. Aha, o tym, że będzie dużo się nauczyłem. No, dużo się nauczyłem w pierwszym sezonie, jeżeli chodzi o menadżera. Więc zobaczycie, że kolejny będzie naprawdę, wydaje mi się, dobry. Na pewno lepszy pod względem graficznym. Chodzi o taką ogólną otoczkę wokół całego tego meczu, bo to nie tylko chodzi o to, żeby grać mecze, ale trzeba to też, prawda, jakoś ubrać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także tak. No, o czym tu bym mógł jeszcze pogadać? Fajnie, strasznie mi się gra z wami mecze, muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję tym, którzy rozegrali ze mną przynajmniej do teraz i mam nadzieję, że jacyś się znajdą mecze online. Wszyscy ci, którzy brali ze mną udział, komentowali bądź nie, też im dziękuję. Bo to naprawdę jest bardzo miłe, że ktoś jednak chce ze mną zagrać, interesuje się tym, sprawia mu to przyjemność i jest spoko, bo naprawdę fajnie, no. Jeżeli... O, to było teraz groźne, muszę przyznać. Ja się tak, kurczę, trochę zacząłem się tak niepotrzebnie... O, ładny odbiór. Bo tak 50 na 50 roznosiłem, a teraz już powoli zaczyna mi brakować, bo za dużo po prostu nagadanie przełożyłem mojego procesora w głowie. Więc może trzeba by się na chwilę meczem zająć, tak 73 minuta. A nie tylko gadać jak... Nie, no lubię gadać.
No jeżeli jest coś, czego byście chcieli, to oczywiście piszcie w komentarzach. Mnie jest bardzo miło, jak zawsze ktoś mi coś proponuje i widzi potencjał, że to by mogło być dobre. Ale równej podaj, jak naciskam A, proszę cię, bo jak tak będziesz grał, to daleko w tej drużynie nie posiedzisz. Teraz Van Persie strzelił hat-tricka, no to się dla Runeja zrobiło groźnie zapewne. Bo jak wiecie, znaczy nie wiem, czy słyszeliście. A nie, już to wspominałem chyba wcześniej nawet. A, Giksu, że Runej ma tam jakieś nieprzyjemne sytuacje z Fergusonem. Na tyle, że się zastanawia może nawet Ferguson. No i czy słyszeliście, że Ronaldo chce odejść z Realu? To też wiadomość, która wstrząsnęła mediami od Realu oraz chyba nie tylko, nie tak mocno, chyba tylko nawet od Realu, ale dość na całym świecie. Ciekawe to zabrzmiało. Mówił, że jest nieszczęśliwy, że po prostu nie sprawia mu frajdy taka gra, powiedzmy, że... Ale to ładnie zabrał mi spod nogi, naprawdę. Nie sprawia mu gra w Realu radości żadnej. No nie dziwię mu się, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w Manchesterze był jakoś tak bardziej był jakoś tak bardziej szanowany, można by to tak ująć, szanowany albo... tam był faul. Ale, no nie, to akurat musiałem przyznać, że był... Znaczy, choć w sumie odebrałem mu piłkę, ale było gra mocno ciałem. Wydawało się taki szczęśliwszy i kibice faktycznie lepiej chyba reagowali na niego, jak był w Manchesterze. A teraz no trudno, żeby tam, gdzie są wszędzie gwiazdy, był... Znaczy on wiadomo jest największą z tego wszystkiego, ale... ale czy aż taką, żeby nie czuć się samotnie, no to już... O kurde. I mamy drugą bramkę, ale sobie dałem wbić w 89 minucie. Brawo, Weba. Jacob, jesteś świetny. No, ale mówiłem, tu nie chodzi o wynik. W sumie nawet nie za bardzo się skupiałem na meczu. To jest grane. Aha, zmiany. No to tyle byłoby z mojej gadaniny. Jeszcze, żeby nie przegrać tego, muszę się zastanowić, bo tu widzę, że poważne zmiany nadeszły. Więc żeby teraz tego nie... Ale jestem genialny. Żeby teraz tego nie zepsuć, bo tu już widzę, będzie atak. Na szczęście Runej się cofnął dość mocno i konkretnie. Ale mój drogi, tutaj Nani jest dość chyba konkretnie szybki w porównaniu do... Tak już mój pech. Ja najczęściej, jeżeli mam sytuację w 90 minucie, to nie strzelam. To możecie widzieć po wielu moich meczach, czy tam no z wieloma graczami. No nie wiem, nie chcę mi się teraz przypominać, bo nawet szczerze mówiąc sam nie pamiętam. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego wszystkiego. Mojemu przeciwnikowi też dziękuję. Nie wiem, czy mnie słyszał, bo nawet nie wiem, czy mam włączony mikrofon. Często zapominam go wyłączyć. Tak czy siak... Proszę, pamiętajcie o tym, co mówiłem i poświęćcie tą minutę, jeżeli chcecie, żebym dalej nagrywał i cieszył się po prostu tego nagrywania, bo nie ma nic innego jak po prostu uznanie kogoś innego, jakieś fajne słowa. Więc jeżeli macie jakieś do mnie, wiecie, uwagi, czy to pozytywne, czy negatywne, ja bardzo chętnie je przyjmę, szczególnie na temat innych gier niż FIFA, bo o FIFA mniej więcej wiem. Bardziej interesują mnie te inne tematy, prawda? Także dzięki wam wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku FIFA. Na razie.